Mam projekt. Trzy okazałe tuje, czyli żywotniki. Przygotowane? Zaczynamy! Miejsce wyznaczone. Teraz pora ustalić odległości. Pierwszą zaczynam tutaj. W odległości metra, bo tak będzie idealnie. Jest druga. I również metra. Trzecia. Dlaczego tak ważne dystanse? Po to tylko, żeby rośliny nie rywalizowały między sobą. Potrzebują dużo światła, dużo wody, ale także, żeby sobie nie przeszkadzały. Z czasem będą tworzyły piękną ścianę, piękny szpaler żywopłotu. Cóż, patrzę na doniczkę. Jeżeli rozmiar jest właściwy, patrzę jaki, zawsze staram się większą o ten dołek wykonać. Kopię co najmniej. Tutaj mamy długość 20, 40, z 50, 60 cm dołek. Zobaczcie Państwo. Gleba zwarta, zwięzła, gliniasta, o różnych frakcjach, zatem nie jest to dobre podłoże dla roślin iglastych. Jeżeli byśmy mieli sprawdzić, na pewno odczyn tej gleby będzie lekko zasadowy. A wiemy, drodzy Państwo, że iglaki preferują kwaśne podłoże. Zatem optymalnym będzie podłoże do iglaków o odpowiednim kwaśnym odczynie między 4,7 a 5,2. To zagwarantuje zdrowy rozwój, to zagwarantuje, że rośliny te będą w dobrej kondycji przez wiele lat. Podłoże do iglaków zawiera torf miski. Tuje nie lubią suszy, a torf ten utrzymuje odpowiednią wilgotność podłoża. Torf wysoki odpowiada za odpowiednie napowietrzenie gleby. Nawóz ekstra długodziałający osmokoty, który przez cały sezon będzie uwalniał składniki mineralne, wzmacniając nasze rośliny. Co ważne, w swoich podłożach substral redukuje zawartość torfu na rzecz włókien drzewnych. To naturalne, organiczne surowce są pozyskiwane ze źródeł odnawialnych, poprawiają strukturę gleby i zapobiegają wysychaniu jej. Dołki wykopane. Tuje wyjęte z donic, to bardzo ważne, Szanowni Państwo. Ja proponuję nie bać się nawet w dużych czy mniejszych centrach ogrodniczych, żeby wyjąć nasze rośliny z donic i zobaczyć, jaką mają kondycję korzeni. Jeżeli popatrzę, przyjrzę się, nie ma żadnych zmian grzybowych, korzenie są zdrowe, struktura wilgotna, proszę bardzo, idealna do posadzenia. Pięknie, proszę. Czyli co? Przystępuję. Okaz jest duży, ale zanim włożę ją, tą tuję, warto to podłoże specjalnie przeznaczone dla iglaków o odpowiednim odczynie wsypać. To jest ten nasz początek. Wsypuję ostatnia garść tego podłoża właściwego. Teraz pora trochę energii włożyć. Wkładam roślinkę. Staram się ją ładnie zorientować tak, żeby nabrała kształtu, formy, żeby docelowo mogła sobie rosnąć jak trzeba. Patrzę, bo będzie jeszcze druga i trzecia. Pozostaje mi tylko ładnie ją obsypać z każdej strony. Ważne, żeby zostawić tam przestrzeń, zauważcie Państwo, prawda? Żeby to nowe podłoże, które tutaj się znajdzie, dało początek tym nowym nasadzeniom. Podsypujemy jeszcze tym samym podłożem. Nie boimy się tego. Im więcej tej podsypiemy, tym roślina dłużej będzie korzystała z tych składników pokarmowych. Ugniatamy, prawda, tak, bo to jest bardzo ważne, żeby te przestrzenie, jeśli chodzi o powietrze, ładnie tutaj się wypełniły. Bardzo ważne będzie potem podlanie. Co najmniej 10-20 litrów wody powinna roślina dostać. No i cóż, i tak postępujemy z kolejnymi. Trzy tuje posadzone prezentują się dostojnie. Od razu powstała piękna zielona ściana. Dosypię jeszcze podłożem specjalnie przystosowanym do właśnie naszych iglaków. Jeżeli tak dotykam, Szanowni Państwo, to proszę zwróćcie uwagę na pulchną strukturę tego podłoża. Aż miło dotknąć substancje takie jak czy materiały, torf wysoki, torf niski, różnego rodzaju części organiczne, ale co też jest ważne, nawozy, zarówno ten startowy, czyli który działa korzystnie w tym pierwszym etapie
ukorzeniania się rośliny, jak i długodziałający, o smokoty. Jak ja poszukam, znajduję czasami właśnie takie ładne granulki nawozu długodziałającego. Atrakcyjny, ciekawy, odpowiedni dla naszych roślin. Mam nadzieję, że wiedzą już Państwo, na co zwrócić szczególną uwagę, sadząc stóje. Ja zabieram się do podlewania, a Was zapraszam na kolejny odcinek, gdzie opowiem o szlachetnych hortensjach.